Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj za pomocą takiego dosyć prostego sposobu, czyli trzy gwoździe wbite w desce. Jak dokładnie to zrobić, patrzcie link w opisie. Postaram się Państwu pokazać, jak można sobie, posługując się jedną ręką, rozebrać sobie kurczaka na elementy. Czyli kurczaka nabijamy na nasze gwoździe, ostrożnie, żeby się nie ponabijać zamiast kurczaka. I nożem, w tym wypadku ja będę to wszystko lewą ręką starał się zrobić. Obieramy sobie naszego dzielnika kurczaka. Czyli odcinamy nóżki. Odcinamy. Teraz musimy to wyciągnąć i wyłamać. Jak wyłamiemy, drugi raz sobie tutaj nabijemy, żeby to nam nie latało. I nożem odprawimy. Musimy użyć trochę większej siły, żeby to wykroić. Poszło. Teraz możemy sobie to wstawić. Musimy się nabić jeszcze raz. Rękę, no i miałem lewą ręką, a zacząłem prawą znowu, to sobie wymieniam, lewą rękę nabijam. To jest właśnie przyzwyczajenie, jak dwie ręce, a nagle bym musiał zrobić coś jedną ręką. No teraz jest warto po prostu mieć taki większy nóż, żeby można było uderzeniem go przedzielić. Przyciąć. Już mamy nóżki gotowe. Zapomniałem dupkę odciąć. Odcinamy naszą dupkę. Czyli nóżki mamy już przyszykowane. Teraz możemy sobie szykować piersi. Czyli nabijamy sobie z powrotem naszego kurczaka na nasze urządzenie proste. Jak już mówiłem w poprzednim filmie, można użyć dłuższych jakichś gwoździ, prętów zaostrzonych. Wtedy będzie bardziej stabilniejsza nasza konstrukcja. A ja mam jakie mamy. Też spełnia zadanie demonstracji Państwu, jak to zrobić. Czyli możemy teraz sobie skórkę ściągnąć. Mamy ściągniętą skórkę. I możemy sobie fileciki odcinać. Czyli nadkrawamy. I staramy się nożem przy kości prowadzić. Tak naprawdę ja pierwszy raz to robię lewą ręką, no ale kiedyś musi być pierwszy raz. I teraz musimy po prostu sobie tu nacelować w tym miejscu, wyczuć sobie rękami, gdzie jest staw i w stawie sobie po prostu przeciąć. Wtedy będzie mi to odcięto. Udało się. Mamy jedną pierś odciętą. Teraz z drugiej strony, drugą pierś. Też nacinamy. Lepszy, troszkę większy nóż, to nam to sprawniej pójdzie, ale bardziej musimy uważać. I ciągniemy przy kosteczce. Przy kosteczce. Do końca. I wymacać sobie po prostu palcami. Troszkę sobie odgiąć, gdzie mamy te nasz staw. I odciąć. I mamy tam korpusik, mamy. Teraz Państwo, jest to taka łatwa sprawa, ale to zawsze udało się. Korpus mamy, możemy sobie jakieś rysowe drogi zamrozić. Łapki mamy, możemy sobie opiec już jedną ręką, żeby tam to łatwiej. I tutaj piersi też mamy, możemy sobie to, załóżmy, odcinać skrzydełka. Nabijamy nasze gwoździe. Tu mamy skrzydełka. Też możemy sobie z nim zrobić jakąś zupkę. Drugą pierś możemy też nabić. Odciąć skrzydełko. Się zdaje, że to tak nieporadnie idzie, ale proszę sobie spróbować. Może Państwu to lepiej wyjdzie.
No. I wszystko elegancko wyszło. Czyli proszę. Da radę. Prosty sposób, dobry sposób. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia w jednorękim otwieraniu, dzieleniu na elegancki kurczaków. I jednocześnie zapraszam na inne moje filmy. Ha, ha. A ja Państwa troszkę chciałem tutaj oszukać, ale żeby Państwo mieli więcej zadowolenia z oglądania mojego filmu, pokażę, jak po prostu skończyć sobie z tymi właśnie kurczakami, co tam można szybko zrobić. Czyli te nasze piersi możemy doprawić sobie pieprzem, solą na rozgrzane patelnie. Nie musimy rozbijać, możemy je po prostu cieniej tak pokroić, takie cieńsze plastry. Układamy na rozgrzany kurz i piersi możemy sobie obsmażyć. Przy okazji możemy sobie też nóżki obsmażyć. Jak nam się piersi obsmażą z lewej i z prawej strony, piersi także, nóżki możemy sobie później zostawić i dodać jakiś warzyw i udusić je do miękkości. Ale pierw musimy piersi osmażyć. Mówiłem, że doprawiamy sobie, bo Państwu nie będę marudził, to zależy od Państwa gustu, jakimi przyprawami. Jakieś kurczę, no tam to zawsze jest tego wyceny, na drugą stronę. Będzie się w tym momencie. Zawsze pozostałem jedną ręką. Robić się z kurczami, z zubami, które mogą tylko jedną rękę pozwolić zrobić. Jeśli Państwo nie dawał tego poradni, drugą stronę tak. Wodą, jakieś pół litra wody. Możemy tu oczywiście dodać jakiś warzyw i dusimy sobie to wszystko już do miękkości. Już ja Państwu nie będę tu więcej czasu zajmował. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego gotowania, rozbierania kurczaka i zapraszam tradycyjnie na inne moje filmy kulinarne. Dziękuję bardzo.